Dobra, wszystko mamy? Chyba tak? No mamy, dobra, kamerkę muszę trochę poprawić, chyba. Trochę, odrobinkę. Tak? No, coś takiego? Dobra, no. Dobra, super. Witam was wszystkich serdecznie, dzisiaj pójdziemy sobie razem na admirała. Zaczynamy na admirale, będziemy zaczynać od naszego klucznika. A nasz klucznik nam dzisiaj ma dać klucz i ma nam dać pelerynę najlepiej, a zobaczymy co nam da. Dobra, bij. Dobra, zaczynam bić. Ja sobie włączę sobie główny jakiś, tak? Taki główny czat. Dobra. Awe. Wow, idziemy z Shidem. Z Shidem jeszcze nie byłem, powiem wam, to jest mój chyba, nie wiem, 15 admirał. Jak nie mniej, ale z Shidem jeszcze nie byłem. Ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zmieniłem, nie mam dzisiaj bluzu songa. Dawała mocy, zobaczymy jak to wyjdzie. Wszystko się okaże. Normalnie się trafiłem, tak? Nie, nie. Wszystko jest, jest super. Dobra, to ja uciekam w sumie. Jakby ja się zbieram. Ja się zabieram stąd spoko z powrotem. Ale puszczę mu jeszcze piach. I uciekam, uciekamy. Tak. Dobra, my sobie uciekamy. Już mówię wam czemu tu uciekamy. Uciekamy tutaj w drugiej rundzie i tam zostaje tylko Mosiek i Rycerz. A uciekamy dlatego, iż ponieważ gdyż pamiętajcie, że tu wam się otworzą klatki. Z klatek wam zaczną lecieć te olbrzymy takie duże, te duże kloce takie, nie? I te duże takie kloce, one bardzo mocno biją i trzeba je wszystkie czyścić i te klatki widzicie otwierać. Tak jak dzięki temu zabiegowi, że my tutaj podlecieliśmy sobie wcześniej, możemy takiego klocucha zabić tylko jednego przy klatce, zabijemy jednego i bani, i szczaski, nie? I patrzcie, macie, chyba że dostajecie ukaz w rundę, jak ja w drugą dostaniemy, zobaczymy. Dobra, mniejsza z tym, najwyżej przyjdziemy tu jeszcze raz. To będziecie widzieć ten gorszy scenariusz pod tytułem nie udało nam się i jest tak średniawka, nie? Jest średniawka, a ja tutaj sobie odpalam lodowe, bo nie ma się co itolić, trzeba go zabić, bo dobra, ukaz dostajemy, tak? Żyje, 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 dobrze, jest dobrze, żyje. No, tak jak widzicie, dostałem ukaz, więc dostaję normalnie ukazy i jestem śmiertelny, nie? I chodzi o to, żeby go zabić, tylko jakby, no nie wiem, czy to nam się uda, żebym wam to pokazał. Fajnie, idzie o motyla, więc go zabijemy. Tak myślę, taką mam nadzieję. Więc musimy zabić tutaj to. Łuczniku kochany mój, zabij go, pięknie. Dobrze, zabiliśmy olbrzyma. Pięknie, widzicie, my swoją klatkę już zamknęliśmy. Teraz zabijemy tego i tego olbrzymka i dzięki temu zabiegowi mamy zamkniętą już jedną klateczkę, robiliśmy tylko jednego olbrzyma. Patrzcie, jakbyśmy szli stąd, to musimy naprawdę tych olbrzymów się trochę nafarmić, żeby to po prostu zabić. Więc to nie jest takie hop-siup, że pyk i to jest tak po sprawie, więc jakby myślę, że tutaj wam to wytłumaczyłem, jak że jesteście magiem ognia i rycerzem, którzy to oglądacie, to wasza rola jest w tej części ekranu, tak? Gdzieś chyba w tej? W tej części ekranu, tam jak siedzicie na te kryształy, w bliźniaczach na komandorze bijecie wszystkie kryształy i tyle. I potem przechodzicie tutaj. A, i nie przechodźcie tutaj za tą rundę, dopóki lucznik żyje. Jakbyście chcieli go ominąć, jakoś bloknąć i ten, to nie, nie, to nie, nie. Bo się nie opłaca, bo będzie bolało, będzie buba bardzo. Więc ja biję sobie po prostu dalej, a was powitam już pewnie na drugim pokładzie. Także do zobaczenia. Wziąłeś armaty? No.
Witam Was ponownie, jesteśmy na pokładzie drugim. Na drugim pokładzie naszym zadaniem jest zabić 16 żyjących utworów. Ja muszę sobie to przedstawić najpierw na to taktę, ale zaraz Wam wytłumaczę, co tutaj jeszcze trzeba by zrobić. Bo poza tym, że musimy zabić 16 tych utworów, to dodatkowo do całej tej zabawy, trzeba pamiętać od razu, drodzy, zapytam jak widzicie na czacie, czy musicie zabrać z poprzedniego pokładu 3 armaty. Jak zabierzecie 3 armaty. Jak zabierzecie 3 armaty, to prowadzicie je w te zielone miejsca na górę, więc nie zapominamy o tym. Zazwyczaj pamiętam, że prowadzący drużynę, zazwyczaj mag ognia albo rycerz, no bo to on w sumie was prowadzi, bo on tam zostaje na końcu. Kartki sobie zapozamykaliśmy. My tutaj sobie spokojnie bijemy te utory. Trzeba je skończyć, bo pojawi się dużo Vanheimów i będzie niemiło. A jak będzie niemiło, to się długo zarobi, więc bez sensu. I jak zabijemy te wszystkie utory, które musimy ubić, to idziemy, ustawiamy tam te 3 działa, które zaraz Wam pokażę. To jest taka trochę inna mechanika, aniżeli na tej mniejszej wersji tej instancji, bo... O matko boska, że jest porozpione. Dobra, idziemy z tej strony. Bo jak widzicie tutaj, my jesteśmy tutaj, nie? Ustawiamy 3 te działa. Po ustawieniu 3 tych działów wystarczy nam się ta brama. Nie ruszamy w ogóle, nie musimy ruszać tego, bo my nie idziemy tutaj na górny pokład tędy. I potem zabijamy te 3 bossy. Tu jest jeden jest łuk, taki kusznik, drugi jest mag, taki hardkorowy duszek ognia i energii połączony w sobie. I trzeci to jest Tassam. To jest Irduam, Tassam i... Samir? Jakoś tak. Coś z kebabem związane. Jakoś tak to mi się zawsze kojarzy, że kebaba bijem pierwszego. I zabijamy 3 tych gości. I po ukończeniu 3 ich śmierci otwiera się skrzynia, pobieramy klucz i windą wjeżdżamy na pokład, gdzie bijemy Vanheimy i strażników utorów. Ich jest zazwyczaj około 6. Tutaj dosyć prosto się swoją drogą wywalić, więc jakby tą jedną kropkę warto sobie przytrzymać. Bo ja na przykład widzę teraz, że mam tylko na... jedną sztukę, chyba nawet nie wiem, czy mam na jedną sztukę. Miałem akurat, patrzcie, miałem. Swoją drogą bardzo prosto się tu wywalić, bo to dosyć mocno bije te mopki, więc to one biją całkiem przyjemnie, dosyć mocno, więc jakby dobrze uważać. Idzie byliśmy drudzy, zabiliśmy te 16 autorów, ustawiamy działa i będziemy to wysadzać. Także wrócę do Was, jak zaczniemy bić pierwszego kebaba. 3 weeks later. Dobra, my już zaczynamy bić kebaba, salama, widzicie, salama bijemy pierwszego, salam jest pierwszy i my salama musimy ubić mniej więcej tak. Zaczynam od tej oto takty, bynajmniej ja tak zaczynam i moje drużyny są zazwyczaj zadowolone z mojej gry. O, widzę, że pudełko od podstawki nam wystaje, w ogóle dostałem fajną podstawkę, taką szeroką na całe biurko i jestem z niej mega zadowolony, jest bardzo przydatna. Każdemu graczowi polecam, żeby miał taką dużą podstawkę, tylko że się przeokrutnie brudzi i jest męczące, bo ale... Dobrze, ale wracając do gry. Salam to jest taki łucznik i on bije bardzo mocno z ognistej, dosyć mocno z energii, więc warto by było ubrać sobie defensywę na te 2 buffy. Dodatkowo bije wam szpilę, jeszcze żyje z bliska, więc nie jest to wcale takie przyjemne do bicia. Trzecia jego umiejętność, która nie jest za miła, to jest to, że się myje. I potrafi wam się zmyć runda po rundzie. Podobny do admirała jest wtedy. Od razu dementuję, to jest zwykła woda. Lekko gazowana. O! Jakby staram się nie pić wszystkich napojów, tylko głównie wodę. Dobra, tylko głównie wodę. Dlatego też pamiętajcie, że tutaj załóżcie pierścień resowy na energię, który wam potem posłuży na admirale i załóżcie też pierścień resowy na ogień, który wam przyda się teraz, a przyda wam się też na następnym, na Irduamie, który też z ognia bije dosyć sążnie. Widzę, że tylko ja chyba jestem tutaj debufferem, a bynajmniej ja jestem tylko tym debufferem, który coś trafia. Zrobimy sobie teraz tak, bo zaraz tego, że on coś dosyć mocno bije, to chcielibyśmy, żeby bił naszym teammate'om troszeczkę mniej. Tego, co się obawiałem, Sheets nie robi nic. Niestety mam takie szczęście, że gdzie nie pójdę z Sheedem, który mam, nie wiem, 125 na pasku poziomu,
to nie robisz ci nic, nie robi nic i tylko ja robię i teraz trwa to strasznie długo, a teraz tak nie robię, bo na jednego, po to, żeby na dwa debuchy, żeby to było na dwa debuchy, a nie na jeden. No cóż, tak to po prostu wygląda. No tak myślałem, że shit się będzie troszeczkę irytował, ja sobie zamienię trochę kolejność, bo muszę wrzucić 2T i puszczę to tak. Bo... klikaj to mnie proszę. Dobra, skupuję rary tanio. Tak, skupię rary tanio, jak ktoś ma rary tanio, albo chce mi je po prostu oddać, to też chętnie przyjmę. Nie mam z tym problemu, bo zbieram aktualnie na łuk. Jakby ogólnie, jeżeli ktoś ma łuk, jastrzębiora, ewentualnie Nisindo i chcę je sprezentować albo jakoś tanio sprzedać, to jak najbardziej chętnie przyjmę i będę mu dozgodnie wdzięczny całym swoim sercem, także widzę, że jesteśmy gdzieś w lesie, bo trochę nam to nie wychodzi. Też o tym pomyślałem. Znowu nas wywali z gry? Chyba nas znowu wywali z gry, bo są ostatnio takie problemy. Ja widzę, że router internet podaje, więc jakby z internetem nie powinien być problem. Problem się zadziewa z taernem, bo taerna nam laguje i nie wiadomo czemu, bo jakby... Gracia zwolna moim komputerze w głowie rundy. Nie wiem z tego tytułu... Internet jest, wszystko dobrze. Zobaczymy. Patrzcie, mamy... Problem jest w tym, że... Patrzmy państwo i chwalmy dzień, w którym zastąpił do nas ten shit do drużyny, bo zaczął trafiać, bo osoba za kompem się zmieniła. Hultaju, 77% i nie trafiam. Dobrze, a to jest mój zestaw i mój zestaw muszę teraz uzupełnić właśnie o elementy na Irduama, czyli tego oto jegomościa. Ten oto jegomość to jest taki podkręcony duszek energii. I ten podkręcony duszek energii dosyć mocno bije. Problem w nim jest taki, że przez to, że on dosyć mocno bije, to bardzo szybko was zabija i jeszcze się myje. Jeszcze uroki wsadza i jest dosyć ciężki jakby. Tak jak Salama, Alama czy tam innego Andrzeja czy kogoś tam się bije dosyć prosto, takiego, że się bije dosyć trudno. Bo ta sama jak drugi skrzat, to sobie po prostu stoicie i tyle i fajnie, no i wiecie jakby lalkę, ale to jest ciężej. No, widzę, że nasze PT w ogóle chyba zaczęło pierwszego Adma w ogóle w swoim życiu, bo... Zapytają takie podstawowe aspekty
życia tutaj. Ale dobrze, zobaczymy jak nam to pójdzie. Zobaczymy jak my sobie poradzimy, bo admirał to zawsze jest ciekawa sprawa. W ogóle jakby nie idę ze swoim petektrym, idę zawsze, bo tam to jest dosyć prosto. Bo idziemy zawsze z magiem ognia 136, z wudu 140, z rycem 133 i z druidem 120+. Więc te admirały idą tam bardzo prosto. Chciałem wam nagrać takiego z randomami, tego z którym się raczej na pewno na początku zetkniecie. Czyli takiego po macoszemu zrobionego, gdzie ludzie jeszcze często nie wiedzą i takiego, gdzie raczej nie będą najwyższe poziomy. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo sam w sumie nie wiem czy w ogóle zabijemy admirała na koniec, bo to jest dosyć trudne. W sumie z tym, tą drużyną może być trudne. Ogólnie polecam słuchaweczki, bardzo fajne. Producent nieznany, z taką małpą jakąś, nie wiem co to jest, ale całkiem przyjemnie wygłuszają. W zasadzie nic nie słyszycie, jak używałem Razer Kraken Pro wcześniej, to zepsuły się bardzo szybko, a wcale nie było jakieś super ancy. Wow, dostałem, bolało. Pojebijemy. Nope. Żyję jasnie. Panie. Dobra, 43 życia nam brakło jednak. Złamałem. Złapał mnie. Dobra, wracajmy szybko do naszej drużyny. Myślę, że muszę się wypotać spokojnie do pełna, bo... Dobra, pięknie, patrzcie jak tam wytańczył. O, ktoś tam padł. Dobra, wróciliśmy sobie, witamy z powrotem. Jesteśmy znowu w walce i znowu próbujemy tego Irdu, a... Ilu nie dam. Zobaczymy, czy w ogóle coś tam dam. Pięknie, pięknie. Bang. Dobra, nie śmiejemy się z Fida, czasami każdy ma gorsze momenty. No ale wbijanie takich buffów, jak widzicie, że wam nie idzie w ogóle, to zostańcie w domu. To nie idzie ludziom na admirała, bo kosztujecie im wyjście, a które kosztują przez mnie. Dzisiaj kosztowało 200 dukatów, czyli cały 1 000 000 złota. To nie jest tak mało. Dobra, teraz przebieramy się na tego Tassama. Dokładnie, Tassam się nazywa. I bijemy Tassama, ja biję go zazwyczaj w takim zestawie.
Resy mam takie, a nie inne, czyli nie za duże, bo on głównie bije z fizycznych i trzeba mieć dużo zręczności w moim przypadku, bo inaczej w ogóle nie trafiam. W ogóle mam jej mało, bo jakby mam grozę na 6, cierpy na 6, co tu jeszcze mam ciekawego, no wszystko 6, o to mam na 5, muszę to zrobić wyżej. Ale mam niski procent, w sumie niedługo to wywalam, to bez sensu. Morąg na 5, 6, porąg jest na 0, 6. O, zagładę ludów mam na 3, w ogóle nie mogę jej wbić wyżej, bardzo mnie irytuje. Ale cóż. Taki urok tego przedmiotu. Dobrze, bijemy raz tak sama. Bijemy tak sama, mówi patera. Zobaczymy, czy coś w ogóle trafimy. Czy on trafi w sumie? Oj. Chcę poprawić koszulkę, bo się strasznie ściąga. Dobrze. Dobrze. Nie klikaj przed... No, mamy pierwszy debuff od Shida, także dzień dobry, witamy go wreszcie.
Dobra, poprawiam brufa i widzimy się na następnym pokładzie. 12 seconds later. Jesteśmy na kolejnym pokładzie. Jak widzicie, tutaj mamy Vanheime razem z uzbrojonymi utorami. Te właśnie grupki będziemy musieli zabijać z naszą drużyną. Zaczynamy od uzbrojonej zazwyczaj. Zazwyczaj ogólnie to jak się idzie z normalną drużyną pod tytułem, że są ubrani, to ja biję już tego, bo ja bije ich robię później, wóru sobie biję tego. I ma kolejne bije też tego, później nie. W takich przypadkach też nie, bo SH to w sumie dużo już nie robi i trzeba mu pomóc. A nośkowiec trzeba to debuffnąć jakkolwiek, żeby coś trafił. No i fajnie, w sumie mu się całkiem dobrze udało. My tutaj bijemy, jak widzicie, to sobie dosyć prosto się wywalić. A bardzo często nie można hopnąć, bo tak poryskiło grupki. Więc cóż, ja biję dalej. Wy spokojnie poczekajcie, a za parę momentów, chwil, będziemy widzieć się już na mostku admirała. Do zobaczenia. Dobry, jesteśmy już na admiralnie, zdążyłem wam nagrać mostku. Przepraszam za to niezmiernie, ale udało nam się dotrzeć już na sam koniec instancji, samiesieńki. Cały boss polega na tym, że jako łucznik, razem z magiem ognia w pierwsze, albo sami, jeżeli maga ognia nie macie w drużynie, bijecie pierwszy filar, ten pierwszy od samej góry, musicie wbić podpalenie i musicie wbić tam też stratega. Jak to wbijecie, to pamiętajcie, że musicie utrzymywać tego stratega przez całą walkę, bo wasza drużyna tutaj grupową ma odporność na uroki. I ta odporność na uroki grupowa bardzo wam się przyda, ponieważ jak jej nie macie, to admirał was z uroków może w rundę zabić. I jest wcale niemiło wtedy. A reszta drużyny spokojnie bije sobie ten drugi filar tu na dole, tam idzie rycerz z druidem i jest spoko, i rycerz z druidem sobie biją i przywołują Danaira, jakoś tak, Danaira, coś takiego, takiego ludka, co biega i będzie tam, tam z tyłu za nami, o tutaj będzie stał sobie i sobie bił, nie? No, a my próbujemy zdebuffować admirała, bo jest dosyć ciężko, że do momentu, aż tutaj dostajemy właśnie tą grubą odporność, to ciężko tutaj się debuffuje. Chyba jej dostaniemy. Pięknie! Dobrze. Ja sobie... Zakrzeczony. Dobrze, idealnie, jest super w sumie. My sobie mam teraz nie bardzo mamy co do roboty, więc po prostu bijemy sobie admirała i włączę wam to już dopiero jak będziemy na będziemy bić na filarach. Tu jak widzicie jest ten Dainir. W ogóle taka jakaś trochę daleko wschodnia ta instancja. Więc jakby Dainira sobie spokojnie ubijemy i po Dainirze, znaczy z Dainira sobie spokojnie ubijemy. Tutaj też widzicie, dostaliśmy grupową odporność na uroki. Ci filary działają tak jak wam mówiłem, jedno się będę poprawiał. I tak do samego końca i do końca i do końca, aż zabijemy tego admirała utoru. Co może być o dziwo dosyć trudne, bo wydaje mi się, że shit nam skończy sloty. Ale to się okaże w planie. To cześć. Dobra, widzimy wszyscy ostatnie chwile admirała, a dokładnie filarów, patrzcie. Admirała zabiliśmy. Tutaj jak zabijecie admirała, to robicie ucieczkę, zabijecie też również psa i dobijacie filary. Dobijacie filary zamiast tego, że filary nic nie bije, mają 0 resa i wszystko można bez problemu trafić, jeśli ktoś nie lekcją, ale
dostajecie więcej psychoexpa, więc po tego psychoexpa uciekacie, a z racji tego, że może być was 6 admirale, a nie 5, to bierzecie peta. Pet wam zawsze podbija psychoexpa, więc albo bierzecie tego psa, kundla z Trentis, albo bierzecie na przykład tego, co ma od drużynie. My mieliśmy teraz Plotsa, on ma tam 50 level z haczykiem, więc bierzemy Plots. I zaraz wam pokażę, zabijemy sobie te wszystkie filary i zobaczymy. Tak, poza tym, że shit skończył soty, to poszło bardzo fajnie i zobaczymy, jak tam sypnie admirał, co nam się da, jak to będzie wyglądać. Jeszcze troszeczkę. Dobrze, padło i czy coś dropło? Ach. Ale dostaliśmy, patrzcie, 241 expa na cierpięciki, więc bardzo fajnie. Także to wszystko dzisiaj. Tak wygląda admirał, tak wygląda dojście admirała, więc teraz pójdziemy sobie chyba Selenę. Zobaczymy, może pójdziemy Selenę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać.